Jędrek przede wszystkim kiedyś założył zespół Krywań. Tańczył, śpiewał, jest naprawdę niesamowitym artystą. Od wielu lat walczy z SM-em, z nieuleczalną chorobą. Nie załamał się, już nie chodzi, już nie może tańczyć. Ale tę taką swoją energię i radość cały czas potrafi dawać ludziom. W Fundacji Pro Artis współpracuje z dziećmi niepełnosprawnymi i z górolami. I on urządza tak zwane wierchowe spotkania w Zakopanem. To są koncerty, które mają w sobie tyle radości, tyle energii, że ja się patrzę na Jędrka i się tak zastanawiam, jak to jest możliwe, żeby człowiek, który naprawdę no w tej chwili już walczy o każdy dzień, nie załamuje się, tylko umie to przekuć w radość i energię dla innych. Dlatego, bo ta choroba jakby nie zabiła w nim radości życia. Chociaż widzę, jak się z tym zmaga, to jednak się nie poddaje, tylko wszystkich zaraża jakąś swoją niezwykłą wewnętrzną siłą. I myślę, że Jędruś jest takim prawdziwym powstańcem. Dlatego, że jego życie nie jest proste, a jednak on ma jakąś taką w sobie niezłomność, taką i odwagę, i taką niezwykłą radość, i taką wiarę w to, że dopóki oddycha, to wszystko może.